Cześćka! Witajcie cześć. Na moim kanale już niedługo naszym wspólnym. Jakby co, to kamera się może trząść. Otrzymam rękę. Także no. Chciałabym powiedzieć, że święta to cudowny czas i mam nadzieję, że też spędzicie ją z rodziną albo z klasą szkolną. A jak my teraz, jakbyście pytali, ludzie tak. Jesteśmy z tym łazience u nas w szkole. I postanowiłyśmy nagrywać takie coś, żeby dla naszej klasy specjalnie, żeby zapamiętać ten cudowny czas, te wszystkie spędzone lata. No, zaraz przed chwilą zaczęłam sobie wspominać, że my prawie się popłakałyśmy ogólnie. Z jednej strony nienawidzimy naszej klasy, a z drugiej nasza klasa jest cudowna i nie oddałybyśmy jej za nic. No. Szkoda, że niby cały czas chcemy ją opuścić, ale nie. Tak. Szkoda, że teraz dopiero to zrozumiałyśmy. No, więc chciałbyśmy, żeby też przypomnieć sobie, jak to było, jak to będzie, jak dorośniemy i wszyscy się rozejdziemy. Także żebyśmy mieli jakąś taką pamiątkę. No zaraz wejdziemy do klasy i wam pokażemy, jak to tam wygląda. Tak. To pa. To Martyna dostała taki kubek. Od jej błędu, co nie? Aha, bardzo świetnie. Ale to jest prawda, jak to jest. Hejo. Bo chcemy. Mogę uwagi. A oto, puszka, królowa kocyku wyjść. Króliczka nie dostała kocy. Więc tak, tak właśnie ja upływa nasza świąteczna zabawa. Mam nadzieję. Idziemy wam opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tak, ale najpierw mamy nadzieję, żeby tak cudownie spędziliście go jak my. I że też zapamiętacie swoje. Blisko Martyna. I że też zapamiętacie swoje święta. Jak Klaudia. Zuzka. Zobaczcie, co dostałam od mojej koleżanki. Tak, właśnie. Tak, więc to jest nasza typowa wigilia. No i koniec. Spadamy do domku. No i dopiero w styczniu. Dobra, właśnie wracamy do domku. Tak, z prezencikami. No. Złożymy wszystkim życzenia. Piękne. Od no. Oliweczki. I możecie pisać w komentarzach, jak wam minęły święta, czy wy też się co dostaliście na wigilii klasowej. I od kogo? I czy w ogóle mieliście rozdawania? Bo my rok nie mieliśmy. No, rocznie dostaliśmy od rodziców. Tak. No, a w tym roku piękne prezenciki. No, więc my już powoli kończymy. No. Nie ma co gadać. I wesołych świąt. Jeszcze miałyśmy wam opowiedzieć o Epic Failu ogólnie. Tak, ale to już przeszłość. Tak. Musimy patrzeć w przyszłość. Dokładnie. Nie chcemy, żeby ten Epic Fail nam zepsuł święta, więc jednak wam nie opowiem o nim, tak. Sorry. Ale może kiedyś, jak poprosicie... Może jak będzie Q&A. Może. Może poprosicie o opowiedzenie, o co chodziło. No. Z Epic Failem, dobra. Może wam powiemy. Więc... I było to świąt. No wesołych świąt. I ze śniegiem. No, niedługo się widzimy w następnym filmiku, przed świętami jeszcze. No. Więc pa!